Spotykamy się dzisiaj na 10. targach pracy i ekonomii społecznej w powiecie mikołowskiej. Targi w swym zamiarze mają zaprezentowanie przez pracodawców ofert pracy. Mamy w swojej ofercie również oferty pracy z urzędów pracy miast ościennych z naszym powiatem. Jeżeli chodzi o stopę bezrobocia w powiecie mikołowskim, to ona jest niższa, aktualnie wynosi 8,9% i jest niższa w województwie i w kraju. Dzisiejszym obecnie na targach pracy zachęcamy osoby odwiedzające targi, a także inne osoby do wstąpienia do służby w policji. Tłumaczymy przede wszystkim, w jaki sposób dostać się do służby, jak przebiega proces rekrutacji, jakie są niezbędne dokumenty i wymagania, którym muszą sprostać kandydaci. Zachęcamy wszystkich serdecznie, także na naszej stronie internetowej i stronie internetowej Śląskiej Policji możemy poczytać na temat właśnie rekrutacji do służby. Zapraszamy. Dziesiąte targi pracy i ekonomii społecznej odwiedziło ponad 800 osób poszukujących zatrudnienia.